W kolejnym odcinku zagrajmy, no cóż, w GTA 5 i tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, jedziemy oczywiście w pierwszej kolejności do Salomona, czy jak on tam się zwie, Salomon, czekajcie, bo nie mogę znaleźć tego kurde punktu, Salomon chyba, no nic, jedziemy do tego S i zobaczymy, co tam będzie na nas czekać. Jaka misja, czy łatwa, czy trudna, to się okaże. Trochę słaba ta bryka, ale no cóż. Lepsza niż nic, co nie? No co za wariaty, nie jeździć nie umią, ajajajajaj. Z drugiej strony się wchodzi do tego Salomona. Nie tędy. Chyba tędy głównym wejściem trzeba. Nie tędy. Pomyliłem się. Au. A, tutaj. Czy oni coś mi tu zrobią? O, ty jak ja mam wejść do tego Salomona, skurczybyka, no? Pieruny jasny. Kurde! No nadal nie wiem, jak wejść mam do niego. Cholera jasna, teraz mnie będą gonić. No co za... Oh shit. Kudźwa. Kurde. Oj, sorry. Jeszcze żebym kichnął, cholera. Czekajcie, tu się może schowam gdzieś. A ty skurw! Co za sukin kot, no. Tu mnie nie zobaczą. Mam taką nadzieję. Bo nie będę wiedzieć, gdzie ja jestem. Czy mnie znajdą tu? Nie wiem. Chyba mnie znajdą. Cholera. To świetnie. Szukają mnie, ale chyba mnie nie znajdą. Czekajcie, jak tu się chowało ten. Jest! Czekajcie, do tego Salomona trzeba. Jak do tego Salomona, kurde, podejść? Ja nie wiem. Cholera. Ja znowu jestem w tym samym miejscu, naprawdę. Czekajcie, trzeba wyjść stąd. Kurde. No, kudźwa, naprawdę, dobra, jest. Gdzie jest ten Salomon? Kudźwa, jak mam do niego, czy ja mam do niego zadzwonić? Oj. Czekajcie. Nie, nie ma nic tu, kurde, no. Kurde. No nie wiem, jak mam wejść do niego, do tego Salomona, Holender. Czekajcie, może jakoś trzeba podejść. No bo tu jest tak. Tu nigdy nie wejdę. Czekajcie, a tutaj? Też nie chyba, kurde. Jakie to jest skomplikowane wejście, powiem wam szczerze. No bo tutaj... No bo tu jest ten kućwa strażnik. Zapierdzielony, no, w pieruny. To
Trzeba jakoś podejść od tyłu, kurde, tylko jak? Czekajcie, ja tędy przejdę? Nie, nie przejdę, cholera, no. Tędy mam. Dobra, mam. Tutaj jednak, kurde, daleko to jest, powiem wam. Kurde. Czy trudno było trochę, powiem wam, tutaj? Hello. Come in, come in. Thanks. You must be Michael. Yeah. You know, I used to have three secretaries. Now I have to make my own coffee and give myself a happy ending. See, the ships are coming in. But the walls will hold us. Nelson in Naples. Pluto? I said Mars, you cocksucker! Shoulder of Orion. Two. Devin Weston said you were a fan. Huge fan. Tell me, Michael. Devin Weston. Did he... Does he want you to bump me off? No, not at all. He said you were retiring, but might need some help on a movie. Only assholes retire, Michael. Him and my son, they want to put me out to pasture so they can turn this place into condos or a theme park or something. But this place is a dream factory. Well, maybe they have different dreams. Some days, I don't blame them. You know, they always say, never work with children or animals. Well, I want to add to that list. Never work with directors or actors. This picture is gonna kill me. All right, so what's it about? It's perfect. Set in Liberty City. Meltdown! It's all being shot on green screen right out back there. We take a look at the financial crisis, and then we boil it all down into a really simplistic battle between two yuppies. Lots of training montages. So what's the problem? Milton McElroy. I cast him in the second lead because he's cheap. Zero talent, incidentally. Well, he's got this new agent, Rocco Pelosi. He's been hassling us about renegotiating the deal. So now, he's holding up shooting until he gets paid. That sounds problematic. It would be if the director wanted to shoot. Anton Baudelaire. Ever heard of him? That doesn't surprise me. Now he's having a mental breakdown, pissing all over himself who knows where. All right. Looks like you got yourself that new assistant. But no happy endings. I love you already. Udaj się do wschodniego Los Santos, dobra. Otwieraj. No otwieraj! Ja pierdzielę! Hey Solomon! I'm just doing that thing. Good, good. Now, I realized in my excitement, I forgot some details. Yeah, it seemed obvious. You want this Pelosi guy clipped? No, God no. Is that an option? No, no, no. Bad idea, bad idea. No clipping anyone. Just teach him some manners. He's also in my director's ear as well, if you'd believe it. So teach this punk a lesson and bring the talent back to set. Ideally, in a more collaborative mood. I'll see what I can do. They all gonna be at the club? I'm told it isn't a club so much as a rat pit. Anton and Milton are supposed to be there, and Pelosi's on the way to pick them up. He's taking them to his lawyer to sign the contracts. So if he hears there's someone from the studio coming, he'll get him out fast. All right. I'll go in quiet. I'll see you on the set, boss. Dobra. Zobaczymy, co tu na nas będzie jeszcze czekać. No na razie to... Ojajajajajaj. Kurde, ładnie pędzi ta bryka, powiem wam. Ciekaw, ile ona pędzi. Kurde.
To nie tak miało wyglądać. Dobra, jest. Gdzie to jest? Mam się zatrzymać. Tutaj. Gentlemen, how you like this space? It's gonna be an EDM paradise. There's gonna be sparklers stuck in bottles, implants, tramp stamps, all the real shit. That's Pelosi Entertainment. Now give me a minute here, just a minute. I gotta go grab something inside. Gianni, we nearly got the club. We're finally a go. Now you take care of these guys. No cold feet, okay? Let's go. O kurde. O kurza twarz. Zamknięte. O kurde, jak to się dostać tam, nie wiem. Można się dostać. Chyba już wiem jak. Tylko nie wiem czy coś się uda. A się nie uda. Kurde no. Czekajcie, a na przykład na ten. Kurde, nie chcę broni. Halo, nie chcę. To nie tak miało wyglądać. Tędy też nie można. Kurde, właśnie, to jest najgorsze, powiem wam. Wiecie? A tutaj mam cię. O kurde, czy ja cię zobaczę? Ale roty jedna. Ale nie tak to miało... Kudźwa. No wypierdzielaj, no kurde. No kurde. Cicho, bo zaraz mnie zobaczy ten gościu i będzie zaraz po misji, cholera. No on tu gdzieś łazi, tylko ja kurde go nie widzę. No. Ja pierdzielę, co to ma być? Czekajcie, a nie ma innej drogi jakiejś? Kurza twarz. A tu mam, widzicie? Skakuj. Żeby mnie nie zobaczył, kurde. Dobra, załatwiony pierwszy. Powoli, powoli, powoli. Kurde, Mike, powoli. Dzieci się śpieszy. Kurde, powoli. Jestem czekał, gdzie ten drugi, bo tego drugiego nie widziałem coś. Kurde, ty skurczybyku, ty! Ja pierdzielę. Źle. To było nie tak do przewidzenia, kurde. Tędy? Trzeba iść tak? Tak jak szedłem wtedy. Czyli wtedy. Za pierwszym razem, co nie? Czy za drugim, sorry. Czyli po tych schodach. Dobra. Trzeba zabić tego dziada.
w pierwszej kolejności, później tego drugiego to tam wychodzi. Tylko znowu ja nie wiem, czy nie zobaczy tych ciał później ten, Rocco. Gdzie on jest? Dobra. Powoli. Kurde, powoli, Mike, powoli, proszę cię. Kurde, prawie by zaalarmował skurczybyk jeden, no. Pieruny jasny. Tam jeszcze chyba gdzieś był. Jak się nie mylę. Ej, czego nie mogę wejść tędy? Halo. A, tutaj. Gdzieś tu był jeszcze jeden, jak się nie mylę. Żyje? Chyba nie. Kurde. Przekichane jest, powiem wam. Kurde mać. Ale tu chyba jest... Otwarte? Kurde, wraca się. Kurczę byku. Dobra. Wiedziałem, że tu będzie kurde coś skomplikowanego. Wiedziałem. Dobra, teraz tędy. Dobra, powoli, powoli, powoli. Skakuj na górę teraz. Kurde. Jestem ciekaw, co tu będzie jeszcze. Day trip's over, gentlemen. You're going back to set. Club ain't open, Snowbird. Who's this jackass? Hey, you! Oh, turns out these guys are in love with their contract. So they'll be going back to the set with me. Can you believe this fucking clown? No! This guy's all mine! Who is this guy? All right, spray tan. Whoa. I'm making no deal. You leave my people alone, and I don't toss you off this roof. All right, yeah. Okay? Sure, man, sure. All right. Let's get back to the lot. No kurde, że helikopterem lecieć będę, ja pierdzielę, no. Dobra, leci. I don't know who you think you are. Look, you can bully him, but you can't bully Talent, buddy. We are not shooting until I get a new deal. Can't bully Talent? Just watch me. You're gonna be a good boy when I'm done. I don't know who you think you are. Just jumped up to studio security? I ain't security. I'm Solomon's assistant. Kurde. Buddy. Hey. Hey. No. Dobra, lecim, lecim na Szczecin. Znaczy co?
Znaczy do Solomona chciałem powiedzieć, kurde. Daleko to jeszcze? Fajnie wygląda to miasto, co nie, z góry. Czekajcie, jestem ciekaw, czy da się jeszcze bliżej. Wow. Tu bardziej fajnie wygląda. Wow. Dobra, za wysoko. Dobra, hamuj, hamuj. Powoli trzeba hamować. Czekajcie, gdzie on jest? W którym on miejscu jest? Kurde. Żeby tak nie było, że zaraz pantolę to. Gdzieś tu. Tu na tym parkingu? Chyba tam. Tak, na tym parkingu jednak, dobra. Tak jest. Put it there. The water tank to our parking lot. Setting it down. Wiem, gdzie mam hamować, panie. Tylko żebym nie spantolił. Dobra, jest. Chodźcie, moi towarzysze. Zasrani. I know Solomon is anxious to see you. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. I'm feeling a little keyed up. How about I call my guy, go in a little jolly, and call Solomon from wherever I wake up in a week. Chodźcie. You see him right now, and we go flying again if you even look like you fail a piss test at any point on this shoot. What a wonderful surprise. Anton, my boy. You're an artist, I know that. And this story is the best kind of art. A simplistic, cliche-ridden pile of dross that you will turn into magic. Get a grip. I love ya. So, Solomon, Milton here has a little something he wants to say to you. Say it. I just want to say that I'm sorry for any misunderstanding, sir. And I appreciate... that you're giving me. Of course. Michael, what can I say? You're a natural. I love you. You're too kind. No, I mean it. I don't mean to presume. But would it be okay if I gave you a shout? This shoot seems cursed for some reason or another. I need an associate producer. I'd love that. We'll talk soon. I gotta go. Oh, hell yeah. Dobra. Dobra, zapisujemy oczywiście. Dobra, lecimy teraz. Aja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 j
Samochoda, kuźwa, samochoda daj ta. Kurde. Daj ta samochoda. A ty co, śpisz? Siema. No chyba nie. Dobra, lecim. Jakiś samochód zaraz znajdziemy se. Bo tu na razie nic nie widzę. Albo w sumie zaraz tu... O, daleko jest trochę ta literka D, kurde. Dobra, zaraz tu znajdziemy jakiegoś samochoda se. Nawet może być...
Dawaj tego... Nie. Żadnych takich samochodów. O nie. Kurde, o spierdziel. O ty skur... Synu, ty jeden. No. O ty skur... Dobra, spierdzielamy, bo zaraz... Kurde, już mnie gonią, skur... No... Zajeb... Dobra... Udało się... Dobra... Kurde, dwie gwiazdki, naprawdę... Szlak by... Kurde... Kurde, mać... Nie mogę... Kurde, żeby dwie gwiazdki mieć od razu... O kurde. Kurde no. Ja pierdu. Szlak. O Jezu. Naprawdę. To nie tak miało wyglądać też. Kurza twarz. Kurde. Ile mi zabrali kasiory? 5000 naprawdę? Za głupie leczenie? Ja pierdzielę. Nie ma tu żadnej bryki dobrej? Wszystkie gówno za przeproszeniem powiem. Może ta będzie... A, o mam. Ty skur... Kurza twarz, wkurzyli mnie. Dobra, bierzem ten. Kurde. O Jezu, jeszcze żebym pierdyknął w coś. Elektryczny jakiś samochód, czy co? Jakiś taki szybki? W ogóle tego nie słychać, jak to się nazywa. Au! To bolało. Kurza twarz. Dobra, jak mam do niego teraz podjechać? Do tego pana D. Czyli do tego Devina całego udanego. Tędy chyba. Kurde. Naprawdę. O, jest i Devin. Ale bryki, ja pierdzie. O, jest Franklin. Franklin? O, Trevor. You're gonna dress up as traffic cops. You're gonna rob two trust fund kids that I know and dislike intensely. Why? We can get a good price for the vehicles in Asia. Look, complete the work, you'll all be well paid. You're late, sugar tits. Yep. So what's going on? Oh, you... Finally get to realize your childhood dream and dress up as a cop. Mr. Weston's research team suggests the two boys like to ride on the Sonora freeway. Sounds manageable. Hey, you two get going. Ooh, let's go, T. Dog, I don't know if this shit is for me, homie. My life's already way the fuck out of control. All right, look. I'm a Darwinist brother, all right? Some prosper and some struggle. Now, are you out of your goddamn mind? This is your lucky break. Choose! Now, are you gonna do this, or have you simply found your level in life? I guess we'll find out. Yeah, I guess we will, homie. O kurde, wsiąść do samochodu, ale do którego? Do tego mogę? A nie! Dobra, do tego muszę, bo to jest tego przecież samochód, zapomniałem. O, to jest bryka, o kurde. Wow.
Słychać ten silnik, co nie, moi drodzy? Pewnie. Coś pięknego. Coś pięknego. Kurde, nie wiem, które... Au! Jużem... Ajajaj. Kurde. O, panie. Dobra, lecim, lecim, lecim. Ale mi spadki FPS-ów spadło. Halo, co jest? Co, 30 FPS-ów? No nie. Ej, nie róbcie sobie jaj. Co jest grane? 31 FPS-ów. 30. Bo mam tu podgląd do tego. Na FPS-y, co nie wiem, bo mam tego. Shadowplaya, co nie? Hey, Frank. Hey, I'm nearly with these dudes, man. You guys comfortable on your end? Yeah, I guess. We look pretty ridiculous. All right, man. Look, I'll see you soon. Yeah, we'll pick you up coming through Grape City. Kurde. Get the drivers there and get them going at speed. Nie wiem, co jest grane. Ale jakoś trzeba to, powiem wam, jakoś przemilczeć, no. Te FPS-y jakoś trzeba, no, się nie denerwować, co nie? Dobra, no nic. Zjeżdżamy już na Ammonation. Czy na stację benzynową? Nie wiem, chyba stacja, no. I'm telling you, 2.7 millimeters. What the fuck does 2.7? Hey, how about we see which one of you two is for real? So get in your cars and let's see if they move as fast as your mouth. Ooh, the fool wants to race us. We were just getting out of here anyway. All right. Ej, ale jak mam jechać, kurde, ja nawet nie wiem, jak mam ten... Ja nawet nie wiem, jak mam jechać, cholera. One bryki mają szybkie. Chyba trzeba kapsloka włączyć. O kurde! No nie! Ja pierdzielę! Wiedziałem, że uciekną mnie. Dobra. O, za to mam cały samochód stały. Hehe. Kurde, gdzie pod prąd zapieprzata, debile. Ej! To jest grane. Kurde! Co jest grane? Ja pierdzielę! Nie rozumiem tego! Teraz może. Kurde. Nie wiem, czy mam za nimi jechać, Holender. No nic, pojadę za nimi najwyżej.
i zobaczymy, co tam będzie. A ja chyba muszę za nimi jechać. Wiem, o co chodzi. Hey, we coming up now, man. Be there in a few seconds. Got it. Whatever. Here they come. Well, I'll tell you about that later. Ain't gonna stop with us back here. We gotta get right up behind them. This one's on the wrong side of the road. I'll stay on him. Now come if you can handle it. Kurde. I don't think they can hear the sirens. We got to get close. Stay on them, T. They'll stop eventually. Tu siadę, kurde. And we gotta stick with them. They gotta stop sometime. O kurde. Good things come to those who wait. Coming up on Polito Bay. We might gain some ground on them. Our patience will be rewarded. Stay with them. You ought to have driven around the whole of southern San Andreas before they stop. Frank's still on them. The dickheads probably want him to stop and take the heat. Am I getting that number, or is that my imagination? Oh, kurde. You know how fast you were going? Gee, I don't know, officer. I try to keep it under the limit. Well, you and your boys look like you were drag racing from where we are sitting there, so why don't you get yourself out of the car? Come on. Officer. Yes, it is. Get on. Come on. Hands on the car. Let's go. Come on. Get out of the fucking car! Hey! Hey! What are you doing? All right, we gotta make sure. Get out of the fucking car, you pint-sized prick! You little shit! Get the fuck out of here! Go on! Dobre. 9 kilometrów? O kurza, fuck. Oh, you talk a good game. Okay, just don't scratch the cars. O kurde. Przez te spadki FPS-ów. To kurde. Ah, the lady from before. Devin's assistant. Good to be working with you. It's Molly Schultz, Senior Vice President and General Counsel to Mr. Weston's holding company. And if you think it's good to be working with common thieves, well, you're very mistaken. Have you got the cars? Wow, a whole resume. Yeah, we got the cars. Bring them to Hayes Auto on Little Big Horn in South Los Santos. Mr. Weston and I will meet you there. Hey,
Just spoke to Devins, man, woman, lawyer person. I'll be waiting at Hayes Auto in South LS for you idiots to show up. Yeah, right, fool. Dobra, lecim. Kurde, daleko trochę, powiem wam, ale szybkie fury, to wiecie, raz, dwa, pójdzie. Mieliśmy 9 km, mam już 6. Kurde. Trochę te drogi są, wiecie, niebezpieczne jednak, wiecie. O, już! What I tell you, bro? These cars. This is an opportunity. Yeah, if you say so. You know what, right before I met you, I was boosting rides and racing them. It feels like it come full circle to me. Come on. No, I'm serious. If you hadn't got me fired from my repo job, this is exactly the kind of shit I'll be doing. Daleko to jest? Czekajcie, gdzie mam w ogóle mam jechać? Kurde. Tu ja zwiedziłem kawał, kurde, mapy już. Nawet się nie spodziewałem, że tak tyle zwiedzonego mam. No nic, dobra, później sobie zobaczymy. Teraz jedziemy jeszcze. 4 km, no 3. Au! Shit! I screwed up! Hey, look! Devin Weston, he ain't like anyone you worked for before. Man, he runs his mouth, wants me to boost cars, and most likely gonna be paying me a fraction of what they worth. It don't sound that different, to be honest. Now, you must know who this guy is. Look him up. He's the real deal. Kurde, jaki ruch tu. He can make things happen. So, he like... You were to me. I see your house. I think this dude can take me places. Yeah, maybe. Something like that. Wow. Nie wiem, czy uszkodziłem, czy nie. Nie wiem. Nie patrzyłem tak zbytnio. Dobra, już niedaleko. Au. What's your angle, Mike? What do you mean? Like, how am I gonna beat your ass in this race? Don't worry, I'm taking care of that. To nie tak słabo jadło. Just a smell of green? Or is there some other thing with this guy and you? Feels... No co za... Hey, I'm just trying to do what's best for Frank. You know, help him make the best ja of the pierdzielę. Chances he's getting. Girl, I saw her first. Don't get too creepy, to alright? This is a professional woman who's doing a job. And leave it at that. Co to miało być? Ja się pytam, kućwa. Gdzie to? Tu gdzieś? Gentlemen, I love you all. Oh god, this is gonna be fantastic. One kid and two old creeps. Who the fuck would have thought it? Gentlemen, move the vehicles. Hey, gimme five, five. And five. Oh! Hey, chest kiss, homie. Boom! Dog, come on, man. You got the fucking paper? Abso-fucking-lutely. Look, you finish the job, you get the paper. But the order was for five cars. If I'm not mistaken, that's only two. Just give me the fucking money now! Oh, I'm so scared. I really, really am. But you know what? I'm a payment on completion of work type of guy. You don't like the job? Take a fucking walk. Hey, come on, man. Hold on. So what's next, man? Well, it's the Z-type. Chad Mulligan. Lay it on him, kid. Mulligan's a record producer. He's going through a messy divorce. He's hiding his valuable assets, including the car, so that makes it complicated. He'll clock any ground surveillance we run. All we've got to go on is that the car's in a lockup in Howick. So we just go house to house? Not quite. We have access to an LSPD helicopter. The computer on board can ID pedestrians from a chip in their driver's license. Find Mulligan and Howick, follow him to the lockup, someone on the ground collects the car. All right, so who does what? You're not needed for this job. Phillips, you're in the chopper, Clinton, you're on the ground. Yeah, I don't understand the deal between you two. Yeah, well, I don't understand the deal between you two either. But you know what? Life is just one long mystery. Bye-bye, gentlemen, and stay spiritual. Oh, and Michael, I'll be in touch about your friend, Solomon. All right, good. Hmm.
No dobra. Ukończono. 80%. Co? Wow. Dobra, gdzie jakiś samochód? Samochód mi... O nie. O nie, samochodu nie ma. No kurde, no. Kurza twarz. Co, mam misję u Lestera? Zabójstwo. No nic, dobrze moi drodzy. Ja sobie zapiszę grę poza nagraniem, a teraz się z wami tutaj żegnam i cóż. Trzymajcie się, cześć. Tutaj żegnam i cóż. Trzymajcie się, cześć.